z tych granatów. No i czekamy na to podejście. Torben. Widzimy, jak defensywnie to wszystko rozgrywa. Dragonfly też do pomocy na schodach. Bomba jest podkładana. No widzimy, że Polacy jakoś w stanie byli to zrobić. No ale jednak będą spore problemy, bo oczywiście rywal podczas tego odbijania powinien sobie poradzić całkiem nieźle. Dobre też granaty błyskowe, białe też widzimy, że jest próba wychylenia. Ładna pestka. No ale zostaje tylko Michu. 1-3. Ten schowany bardzo defensywnie na rampie, do tego jeszcze pozycja odsmokowana, sam Polak dosyć mocno poobijany. No i pytanie, jaki Michusz ma szansę, boję się, że niewielkie. Lomek kończy nam tą rundę. Bardzo defensywnie Dragonfly, ogólnie Extractor totalnie odpuściło BS. Michu to oczywiście ładnie wykorzystuje, dobry dojazd schodów, Snax też dorzuca granat odłamkowo od siebie. I Polacy z dosyć nieprzyjemnej sytuacji już byli w stanie wyrównać 3-3. Bomba podłożona, no ta niestety w nie najlepszym miejscu, jeżeli chodzi o późniejszy wariant tej rundy, bo jednak nie jest ona na widok. No ale na szczęście Polacy też grają agresywnie od respa CT, aby sobie umożliwić troszkę prostsze podejście. No co do Micha, ten widzimy, że też świetnie fraguje, więc Polacy mam wrażenie, że mają wszystko pod kontrolą. Oczekamy jeszcze na samą próbę podejścia ze strony antyterrorystów, ale widzimy, jak mówiłem, to wszystko zajmuje, chociaż jest złapany Snax. Oj, spore problemy z przycelowaniem jednego z zawodników. Zostaje tylko biały, coraz mniej czasu dla Lome. Ten, widzimy, że gra na blisko. Pytanie, czy zdąży? Wydaje mi się, że jednak nie. Więc czekamy chyba na eksplozję bomby. I jednak Polacy tą rundę wygrywają na czas. No ale teraz jednak jest problem, bo wtedy w 3-5 był przejęty BS i Michu, który zagrał bardzo agresywnie na schodach. Teraz mam wrażenie, że sporo będzie zależało od Tao, który zamyka akcję od środka. Biały widzimy, że też z domku mu bardzo fajnie fleszuje. Stawny, bez jakiejkolwiek szansy. Mimo to udana ewakuacja. Do tego jeszcze Tao sam mocno obrywa. No dopiero teraz udało się złapać Nodiosa pod drewnem, no ale biały, ten widzimy, że cały czas jest wcelowany w domku. Dobry granat błyskowy, fenomenalna pestka od białego i Polacy są w stanie to jeszcze wszystko uratować, a szczególnie biały, bo to jest już wyrównanie 2-2. No ale Snatch jest mocno skanowany, ma spore problemy Polak, na szczęście jednak udało mu się jakoś przeżyć, no ale zostaje biały, czy on będzie bohaterem tej rundy, bo na to nam się zanosi. Kolejny frag zdobyty, 1-1, biały kontra Lome, biały już ze zdobytymi 3 fragami i namierzony też Lome, biały zdobywa 4 fragi i po raz kolejny Virtus Pro wygrywa w sytuacji 3-5. No a co do Fragsters, zobaczmy, komplet augów po stronie antyterrorystów, do tego spore problemy, jeżeli chodzi o defa. Sam Polak, oczywiście pamiętajmy, że może to wszystko spokojnie rozgrywać na czas, a to dlatego, że X-Fractors nie kupił w tej rundzie defa. Wszyscy mieli augi, do tego dokupione granaty, więc już podłożenie bomby. To jest coś dobrego. Pytanie teraz, jaką pozycję przejmie Snatchy. Ten widzimy, że na razie nie ma zamiaru grać na czas. Sam próbuje podejść na blisko. No akurat pech chciał, że rywale będą odbijali od gali i teraz będzie bardzo ważny ten pierwszy pojedynek Snatchiego, czy on wpuści rywali pod bestek. Widzimy, że Snatchy jeszcze kombinuje, eliminacja zdobyta, spodziewa się też drugiego rywala i dzięki temu Snatchy może próbować to rozgrywać na czas. Widzimy, jak sprytnie robi to Polak, do tego jeszcze moment na wycofanie i coraz mniej czasu dla antyterrorysty. Wydaje mi się, że Snatchy tą rundę wygra. No do tego jeszcze namierzony rywal, coraz większe szanse Polaka i Snatchy widzimy, że zdobywa eliminację. Virtus Pro znowu ratuje się z sytuacji 3-5. Bo ciekawi mnie fakt, dlaczego dwóch Polaków stoi tak defensywnie. Na razie widzimy, że są przygotowani z granatami. No i pytanie, czy to jest jednak podejście pod bombsite B? Na to nam chyba jednak się zanosi. Zobaczmy, że dwie osoby są przygotowane bardzo blisko. No i Lomek, który stoi sobie za ławeczką, ten nie ma żadnego flesza. No i przez to oczywiście te eliminacje wpadają w sposób bardzo prosty. No i właśnie, do tego jeszcze Michu próbujący zamykać akcję od gali. Bardzo ciekawy plan, ale niestety koledzy nie popisali się i teraz widzimy, że pozycja samego Micha chyba też jest spodziewana. Oj, zablokowali się w tym smoku zawodnicy. Stąd oczywiście cały czas próba raczej łapania tego kontaktowego CS-a. Jeszcze jakieś zabawy na środku Snaxa. Ale Dragonfly akurat był cierpliwy. Do tego Snatchy wchodzący na ninja. Sam spróbuje jeszcze co nieco nam zaprezentować od rampy. No jeżeli chodzi akurat o snajpera drużyny CT, ten akurat przygotowany typowo na standardzie. Rampa jest niekryta. Nodios dopiero teraz rotuje. Pytanie, jak wcelowany jest Snax, bo to na razie jednak jego koledzy wychodzą jako pierwsi. No Dragonfly, zobaczmy, że cały czas bardziej zajmuje się łącznikiem niż od rampy i będzie zaraz mocno zdziwiony, że rywale są już tak blisko. No co tutaj się dzieje? Ależ ogromne zamieszanie.
No jeszcze jakoś Nody spróbuje to ratować. Na szczęście są koledzy do pomocy, ale to jest jeszcze jakaś realna szansa dla Polaków, aby to całe zamieszanie wykorzystać. No poczekajmy na Micha, ten jednak minimalnie zafleszowany, mimo to jest oczywiście szansa, żeby zdobyć jeszcze jakieś eliminacje. Brawa dla Micha, frag złapany, dopalona pozycja, z czego teraz chyba pozycje rywali są już znane. Michu wcelowany w domek A. Tam jednak poleciał granat błyskowy, Snacks namierzony, zostaje tylko Michu 1-2, do tego jeszcze bomba zaplantowana w beznadziejnym miejscu, stąd próba rozbrajania jej naraz. Pytanie, czy Michu przeskanuje? Oj, brakuje niewiele, no niestety trzeba było skanować bardziej do lewej. Michu jeszcze przytomnie próbuje zachować AWP, ale jednak sam został przeskanowany. No i tak jak na rundę eko wyszło super. Co do ustawienia drużyny antyterrorystów na B, bo wydaje mi się, że tam musimy się skoncentrować na ustawieniu. Lome na blisko, Stawn za BS-em. Michu wychyla się bez niczego, Stawn akurat mocno niecelnie. Polacy też pamiętajmy, że mają jeszcze jakieś pojedyncze granaty, więc jest ta próba wychylenia. No i Lome, który zdobywa tylko jednego fraga, to jest nadzieja dla Polaków, bo Stawn na blisko jako AWP może mieć ogromne problemy. Ten jednak, jakimś cudem jeszcze pozostaje przy życiu, zdobywa fraga, miesza się w tym BS-ie. No Stawn, co on w tym momencie robi? Zostaje tylko Michu, mało czasu Stawn, ależ to była sytuacja. No Stawn sobie z tej AWP radzi, jakby miał shotguna tak naprawdę. Rywale są przygotowani na blisko na rampie, odwrócony był bokiem, Nody z tym fleszem oczywiście nie dostał. No sami Polacy gotowi na atak od piwnicy, świetnie jeszcze Michu zapał rywala w locie, próba podejścia, ciekawie jeszcze smoke od Snacksa, Michu to wykorzystuje, no ale jeszcze dwójka rywali przygotowana na rampie, Michu po raz kolejny łapie fraga, ale na czwartego był przygotowany Nodios, jednak ma chyba niewielkie szanse w starciu z Polakami i zostaje tylko Lome, to jest zawodnik kryjący bomb site B, o tym Polacy doskonale wiedzą. Ten jednak już powoli odłącznikiem, proszę bardzo, łapie za darmo Snacksa. No sam Lome na szczęście jednak przegrywa pojedynek ze Snatchim i sam wynik nie wygląda tak źle po wygranej pistoletówce X-Fraxer, więc na pewno liczymy na to, że to Virtus Pro wygra pistoletówkę. Na razie Michu wcelowany, świetny head od niego, do tego Tao schowany typowo za BS-em. No i też widzimy, że Polacy w CT radzą sobie wybitnie dobrze, a szczególnie Tao. Do tego biały na rotacji, zostaje tylko Lome. 1-3, biały bardzo agresywnie, ale Snatch przyszedł do pomocy, więc Virtus Pro wygrywa tą pistoletówkę. To i tak jest oczywiście przewaga jednej osoby cały czas dla drużyny Fraxters, a ustawienie się w dwójkę no czasami daje nawet i 3 eliminacje, ale w takiej sytuacji 2-3 to i tak może być niewiele. Na razie jednak jakaś zmyłka przeprowadzona od galerii i z tej zmyłki nawet Lome zdobywa eliminację, ale widzimy, że Polacy w żaden sposób nie rotują i to jest oczywiście dla nich nadzieja. Szczególnie, że Michu rotuje na trzeciego, ale biały nie zdobywa nawet jednego fraga. Tao w besie, miejmy nadzieję, że pokaże się z lepszej strony. No nie, no już, o Jezu, co tutaj się stało? X-Fraxter zmiażdżyło Polaków. No szkoda, bo jednak wierzyłem w to mocne ustawienie, a okazuje się, że stojąc jednak w trójkę. Ale skupmy się na tej rundzie, bo jest ona niezwykle ważna dla Polaków, aby ciągle utrzymać kontrolę nad tym spotkaniem. No na razie Fraxters wygrało jedną rundę po zmianie stron, więc jakiejś tragedii nie ma, ale no tak jak mówię, martwi mnie osobiście fakt, że są Polacy narażeni na reset ekonomiczny, do tego jeszcze jakaś próba podejścia pod bombsite B. Michu, który też jest zafleszowany, Tao na szczęście daje sobie radę, dwa fragi zdobyte. Pytanie, co zrobi Michu? Ten też widzimy, że błędu nie popełnia i z tego wszystkiego może korzystać Snatchi. Snatchi, który łapie fraga i na szczęście Virtus Pro tak ważną rundę dla siebie wygrywa. Lidze MDL, jeżeli chodzi o Polaków, ci 3 wygrane, 1 porażka i porażka też tylko na Mirażu właśnie z Vitality. A teraz zobaczmy, jak pewnie rozgrywa to Snacks, bierze w ogóle Bizona, rozkręcił to full auto. No Nodios chce to zamieszanie wykorzystać wychodząc bez niczego, biały tego się totalnie nie spodziewa. Ten, no właśnie został namierzony, Nodios jako jedyny zdobywa frag, ale oczywiście ten nawet nie ma bomby na plecach. To Polacy powinni za moment wykorzystać, 13-10, zobaczmy też ile pieniędzy już mają Polacy. Cały czas próba wejścia pod ten bombsite większy. Przygotowany jest biały na blisko, Snacks bliżej dżungli, Snatchi na odbijanie, dwóch snajperów jest na A. A zobaczmy, że w tym momencie poleciał ostatni smok od Fraxters. To jest dobra informacja, pozycja białego nie jest sprawdzona, mimo to biały nie zdobywa nawet jednego fraga. Snacks odsmokowany od dżungli, zostaje tylko Snatchi. Ten jeszcze widzimy, że próbuje znaleźć jakieś miejsce dla siebie. Dobre wychylenie, eliminacja zdobyta. No on za tym smokiem jest całkiem bezpieczny, ale jednak rywal może plantować bombę, ale Snatchi co w tym momencie robi? 3 fragi zdobyte, znana pozycja ostatniego rywala. Zostaje tylko Nodios, 1-2. No Snatchi zrobił naprawdę wiele i miejmy nadzieję, że koledzy będą w stanie to wykorzystać. Czekam na Nodiosa, ten widzimy, że jest schowany. Czym dłużej za ten atak będzie zabierała się drużyna Fraxters, tym gorzej dla nich, bo Tao dowiedział się, co się dzieje. A biały, dobre wychylenie, frag zdobyty, dopalone jeszcze pozycje, aby uniemożliwić wejście pod ten bombsite A. No ale gdzieś tam opcja strzelania się jest dla Nodiosa. Snacks też przyjemne
Celne strzały może za moment oddać, no ale Stawn, widzimy, że zachodzi akcja od pleców. Biały chyba się tego nie spodziewa i to jest jeszcze osoba, która może zmienić oblicze tej rundy. Stawn, widzimy, że pojedynek wygrywa. Stawn jeszcze łapie Snatchiego. No i widzimy, że po stronie Fraxters też mogą być bohaterowie. Snaxa już z nami nie ma, zostaje tylko Tao. A Virtus Pro jest bez pieniędzy i co mi się bardzo podoba, jest ten spokój zakupów. Więc jeszcze jedna runda Echo. Kto wie, czy w ogóle tego Echo Virtus Pro nie wygra? Bo przecież w ogóle rywal spodziewa się, że Virtus Pro gra w tym momencie rundę na fullu, a nie rundę Echo. Stąd mamy takie szybkie wejście. No i na pewno też Extraster mocno się zdziwi, że tak fajna taktyka została w jakiś sposób zmarnowana na rundę Echo. A na razie jest dosyć spora przewaga punktów zdrowia po stronie Virtus Pro. Sama bomba podłożona. No ale wiemy, że będą zaraz się sypały fragi i nawet to wyjście przez smoka nie na wiele się zda. Runda wygrana bez straty. Poradził sobie bardzo dobrze, ale miał realne wsparcie od Micha. A teraz widzimy, że wsparcia od Micha nie będzie. Na razie jednak próba podejścia. Sam Michu widzimy, że już powoli rotuje jeszcze jakimiś granatami. Chce się sam zawodnik posługiwać. Jakaś próba mocniejszego wychylenia na razie jednak są minimalne, nawet nie minimalne problemy Polaków. Bo to jest 4-2. No ale jest, znaczy wiemy, że on potrafi. Do tego jeszcze jakaś może próba mocniejszego wychylenia. Nikt nie kryje bomby! Nie udało się podłożyć bomby, a Fraxters nie ma czasu. Polacy tą rundę muszą wygrać. Ależ ogromny błąd Fraxters w tej rundzie. Znaczy zostaje bohaterem. Co się w tym meczu dzieje? Virtus Pro zgarnia 15 punkt. Jakim cudem, ja się pytam? Fraxters mogło do tego dopuścić. Momentalna pauza taktyczna. Polacy nie mają najlepszej kontroli mapy. Pozycje bardzo defensywne i Fraxters chce to wykorzystać. Próba wejścia od łącznika. Snacks też widzimy, że fajne podejście. Jednak sam Polak zafleszowany, mimo to, o, jednak nie zdobywa eliminacji. Znaczy jest przygotowany. Biały też, Polacy mają teraz to większą przewagę. Sytuacja 3-2 i widzimy, że Biały zdążył się jeszcze ewakuować na ninja. No i teraz czekamy na rotację. Ta już nadchodzi od Tao i Tao może śmiało teraz chronić Białego. Dobra próba gry na czas. Do tego jeszcze Tao bija jednego rywala i zostaje tylko Dragonfly mający 2 HP. Polacy to spotkanie muszą za moment zakończyć. No też widzimy, że są problemy. Plantowana bomba na ostatnią sekundę i Michu, który się nie wychyla. Jednak Michu zdobywa tego fraga. 16-14. Ależ mieliśmy spotkanie w ramach Ligi SA MDL.